A witajcie, witajcie, mamy dzisiaj sobotę. A trochę chaotycznie kręcę te filmy, ale mamy kupę różnych zadań, na których muszę skupić nad sensem tego filmowania. To pokrótce pokażę, co robimy. To całemu klientowi robimy regenerację myszki. Spawujemy nowy lemierz i dno. Dno jest z 8 blachy, więc będzie trochę grubsze niż było. Pod spód jeszcze, jak się uda nam wkomponować, będą takie 4 ślizgi. Też z tego samego materiału, co lemierzy, czyli tam 500 HB materiał. Także to Tomek sobie właśnie teraz ładnie ustawia ją. Licuję tutaj z tą starym miejscem na lemierz, bo tutaj widać dziurki takie zastawane, bo ta łyżka pierwotnie była taka płytsza. Ale sobie widzimy powiększenie tej łyżki, żebyśmy dospawywali te boki, tutaj te tyły, no i lemierz, no, także jest większy. Spawać tam. Także to taki temacik i plus przy tym pługu coś wspominałem, tam mamy tulejkę do wymiany. Tyle rad się robi przy maszynach, ale takie jeszcze nie robiłem. No, także suma summarum, widzicie, okazało się, że tu po zdemontowaniu plastiku, tu osłony odręczne, jest taki ładny dekielek. No i jest to jeszcze rybańskie do filtra. Trochę to nieporęczne, bo nawet żeby dolać oleju, to też trzeba tutaj rozkręcać, bo za bardzo nie ma nigdzie w lewo możliwości uzupełnienia oleju. No, także tak to wygląda. No, także teraz ten filtr zmienię, to już jest ostatni. Wczoraj jeszcze żeśmy tu pospawali ucho, bo miał urwane ucho od wysuwania blokady łyżki. Także żeśmy to ucho pospawali. Naprawiony tu jest słownik. Wymieniony to wszystko na nowe plus komplet uszczelnień. I to jest właśnie z siłownikami, to jest następna taka ciekawostka. No. Wymienić uszczelnienia. To wszystko jest porysowane, więc wymiana uszczelnień zda się na krótko. Myśmy wyciągnęli ten siłownik, Tomek go zaczął rozkręcać i okazało się, że tłok przestał się obracać. No. A czemu się przestał obracać? Bo zaczął zaciągać gwint. Tak widać tutaj na tym, tutaj w tym miejscu zaczęło się to wszystko drzeć. Teraz to już jest takie skierowane, bo koniec końców trafiło to wszystko do naszego tokarza Stanisława. Stanisław tutaj do końcówki tłoczyska. Później to spawał sobie. Najpierw to wszystko rozwiercił tak, żeby się ten gwint wyluzował, ale to i tak jeszcze nie pomagało. No i tak roztaczał w środku namiętnie. Tak widać, została ta ścianka dość cienka. Że później tu w tym miejscu jest takie przecienienie, gdzie jest ten o-ring. Wszystko z boku. Jak do tego przecienienia doszedł tokarką, no to mu to po prostu tłok mu odpadł. Z tym kawałkiem został w środku, więc później musiał spawać tu taką śrubę, nakrętkę, żeby ten kawałek, który został, był w stanie w ogóle, kręcąc w prawo, w tamtą stronę, wiecie, z tłoka, nie? Jak to sobie tu siedziało w tłoku. Jak sobie to tak siedziało w tłoku, nie? Na gwincie zatartym. No, no to jak się ta tulejka wyluzowała, no to dopiero poszło. Ale jeszcze i tak się stawiało, to tak widać, jeszcze to ponacinał. Poprzecinał to właśnie, nie wiem, czym tak wyglądałby przecinakiem. No i dopiero to uwolnił, także no widzicie, czasami jest tak, że żeby głupi siłownik rozebrać, wymienić uszczelnienia, czy wymienić to wszystko, to trzeba naprawdę masę pracy w to włożyć i później to nie może kosztować tam 200 zł czy 250, no to no, siłą rzeczy nie ma szans się w jakimś rozsądnym czasie wyrobić, żeby takie coś wykonać. No i także tu przy silniku było wymienione przewód paliwowy. Tutaj ciekło spod dwóch uszczelnień na sekcjach pomp, to też były te uszczelnienia wymienione, jest nowy przewód. Nowa uszczelka pod podstawą, nowa uszczelka pod podstawą plus filtry. Jest to zmyte, także teraz wymienię tylko ten filtr hydrauliczny i za chwilę będę... No i filtry powietrza też są oczywiście nowe. Później wymiana tych filtrów, tu widać fajnie, że to ma sens, bo zobaczcie takiego mułku stalowego jest na tych magnesach, bo to są takie plastry z magnesami, które siedzą sobie w środku w filtrze. Na powrocie tak ten olej wraca z układu, to najpierw musi go tych magnesów przelepić, więc wszystkie opiłki, nie opiłki, taki drobny muł stalowy się ładnie, o widzicie, się tak ładnie uczepi tego wszystkiego.
Na razie troszkę jakichś tam opiłków w układzie jest na pewno, które krążą i to jest sobie zjawisko dość normalne. No, magnesy poczyszczę, filtr skręcę. Tam odgodzi wyszka teraz po zwierzchu, później jeszcze przewrócimy podstawę od spodu. No i też praktycznie roboty jest masa przy takiej łyżce, bo w dniówkę to nie ma szans ogarnąć takiego zakresu. No, łyżkę mamy przewróconą. Także teraz pójdą tu takie raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie płozy z materiału takiego samego jak ten lemierz. Tu sobie pójdą dotąd. Jak się wspawa takie wzmocnienia, to wtedy to moim zdaniem posłuży dużo dłużej niż takie gołe dno. No bo tak przedtem oryginalnie to tak gdzieś się była tu taka od tych płuc dwóch, tu taka blacha trochę po skosie szła i tu się kończyła, czy tu się nawet kończyła na końcu. No, no i Atlasa też skończyłem. Wszystko poskładane, filtr na powrocie wymieniony. Także teraz jak w sumie tu jest w miarę trochę miejsca, to może jak tą łyżkę jeszcze troszkę pchniemy, to nawet może ją wyjechał na zewnątrz. Zostawiłem się odpaloną z godzinę, niech sobie pochodzi. Zobaczymy, czy tu nic silnika nie cieknie. Bo silnik to nawet bez obciążenia, jak sobie będzie chodził, to on nie ma chłodzenia cieczą, tylko olejem. Więc myślę, że dość szybko złapie temperaturkę i będzie widać, czy wszystko jest git, czy nie. No, także to było na tyle. Myślę, że Tomek dzisiaj spokojnie łyżko ogarnie, jeszcze wjedziemy tym pługiem, zobaczymy, jak tam wygląda ta tuleja. Zobaczymy, jak ta dniówka się dzisiaj zakończy. No, to jeszcze tylko trzeba obciąć lemierz, bo wystaje. Trochę za długi. No, łyżka skończona. Teraz wyjedziemy Atlasem, wjedziemy się pługiem, zobaczymy, co tam w tym pługu jest do zrobienia.
No patrzcie, patrzcie. Udało nam się tematy ogarnąć. Jest sobota, czyli już ewidentny koniec tygodnia, bo koniec to był właściwie wczoraj, ale przez to, że mieliśmy ten jeden dzień wyjazdu w teren i w oczekiwaniu na części musieliśmy robić jeszcze dzisiaj. Był w planie dzisiaj jeszcze spokojnie byśmy zdążyli zrobić siłownik, wymiana pakietu na tłoku i dławnicy do HDS-a, tego co stoi na Mercedesie na zewnątrz, ale niestety zamówione już mam grubo ponad tydzień te uszczelki i to jedzie i jedzie i dojechać nie może. Także cóż, klient musi być tylko cierpliwy, bo co mu pozostało. No i także obejdę jeszcze, pokażę to co na placu mamy zrobione, czyli tu do złożenia siłownik od teleskopu w HDS-ie. Okej, dzisiaj klient był, obejrzał, się rozliczył, więc miło z jego strony. Tutaj Takeuchi też mamy zakończone. Tu żeśmy jeszcze smarowali cały mechanizm blokowania sworznia, blokowania właściwie tej ramki, bo tam takie pionowo schodzą dwa zabezpieczenia. I to wszystko by chodziło pięknie, ładnie, gdyby po prostu użytkownik, że tak powiem, o to zadbał, nasmarował trochę. Tu był taki sam problem z pługiem, bo tak wyglądało, że się tu już coś wyharatało, ale była kwestia tylko dociągnięcia tych śrub, tych czterech śrub, które ustawiają poziom talerza i podłożenie pod klatki selekcyjne, pod nakrętkę sworznia, na którym cały ten talerz się obraca. No więc jest to zrobione, jest naprawdę teraz już jest zero luzu, więc tu więcej nic nie było. Plus wymienialiśmy tutaj w tym szybko sprzęgu z końcówki. Klient przywiózł i zażyczył sobie, żeby mu założyć nowy, bo mu przeciekały, więc te dwie są założone nowe i te dwie są założone nowe. No i tak przy tej maszynce nic więcej nie było i łyżka też jest oczywiście od tej maszynki. O, tamte bolce tutaj fajnie widać, bo tu się zaczepia na takim kątowniku i tu później pionowo schodzą takie czpienie, które to zabezpieczają. No, łyżka wyszła tak. Tomek ją dzisiaj skończył. Jest ustawiony nowy lemierz, nowy spód z grubszej blachy niż oryginalnie było, bo jest ósemka, a była szóstka, może piątka była ta oryginalna blacha. No i od spodu są z lemiesza 500 HB, 12 jest gruby, 4 takie pozy podspawane, żeby po prostu miał się na czym, żeby miał twardy brzuch do ślizgania. No, atlas jest zakończony. Dzisiaj nim trochę pojeździłem, trochę też tutaj dobre 40 minut pochodził. Silnik wygląda teraz tak. Jest tutaj suchutko, już niczego nie leci. Także wymieniony jest przewód wtryskowy. Podstawka, uszczelniacz podstawki filtra oleju i podstawy pompki do ładowczej. Plus wszystkie filtry, olej w silniku. No i naprawa tego siłownika. Prawego plus blokada, to już mówiłem. Także, no, także mamy tak ładnie tydzień zakończony, a od poniedziałku ruszamy z kopyta z kołami. Ruszamy już naprawdę z kopyta z kołami, bo tam niestety mam termin, który jest dla nas, mówiąc krótko i delikatnie, bardzo niekorzystny, bo jest krótki. Więc nie wiem, na razie jestem optymistą, mam nadzieję, że nic nie będzie się dziać i jakoś ogarniemy tematy z tymi kołami. I także po nowym roku jest plan taki, że zaraz w pierwszym, najpóźniej w drugim tygodniu po nowym roku, żeby jechać je montować. No dobra, to było na tyle, także trzymajcie się.